Nie wiem, czy mnie słychać. Na początku? Nie wiem, czy mnie słychać. Mówiłem na początku, więc teraz będę pewnie to powtarzał. Jest możliwość, żeby puścić stronę internetową na rzutnik, czy już za późno? Możemy. Akcja wyborcza polonii.pl. Tak, wiem. Przysłuchiwałem się wystąpieniom przedmówców. Nie będę się do nich odnosił, tylko tak bardzo ogólnie. Jesteśmy dzisiaj na konferencji Rada Inicjatyw Polonijnych. Inicjatywy mają to do siebie, że samo słowo inicjatywa skupia w sobie pomysł, że mamy coś zrobić. Było dzisiaj dużo analizy rzeczywistości, ale nie było żadnej inicjatywy jeszcze. Może będzie jutro. Na wypadek, gdyby takiej inicjatywy jutro nie było, to ja zgłaszam dzisiaj pierwszą. Ona się nazywa Akcja Wyborcza Polonii. Powołałem tą akcję wyborczą Polonii pod Grunwaldem 3 lata temu. Jako pierwszy o tej akcji wyborczej Polonii dowiedział się Władimir Putin. Wysłałem mu ten projekt z przesłaniem pokoju. Poinformowałem również władze w Polsce i tutaj też odniosę się tutaj do pani Krzekotowskiej, która mówiła o ambasadzie polskiej w Niemczech. Nie ma czegoś takiego jak ambasada polska. Tak, tak, ale nie nazywajmy tego ciała Polską, prawda? Bo nie ma czegoś takiego jak ambasada polska. Ja się z tym nie zgadzam i myślę, że siedzące tu osoby również. A to już RP, no to niech będzie. Ale jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie polskie, tylko warszawskie. To jest warszawski MSZ. Nie nazywajmy go polskim, w tym przynajmniej gronie. Ja się odwołam do konferencji inicjatyw polonijnych, którą organizowaliśmy wspólnie z Romualdem w 2017 roku. A tak, tutaj jest, można pojechać troszeczkę w dół, akcja wyborcza Polonii. Tu jest moje filmowe przesłanie zarówno do Władimira Putina, jak i do Donalda Trumpa. Nie, nie, to strony nie będziemy oglądać tutaj. Nie, nie, to niech ona będzie tylko w tle. Chodzi tylko o to, że tutaj pojawia się dużo ciekawych osób i inicjatyw. Jest również inżynier Krzysztof Tytko, który będzie jutro zabierał tutaj głos. Jest arcybiskup Wielgus, który został zniszczony przez kluby Sakiewicza. No, jest tutaj dosyć pokaźne środowisko ruskich onuc, prawda, które staje się coraz bardziej modne w Polsce. I do czego zmierzam? Musimy wiedzieć, czego chcemy. Musimy wiedzieć, czego chcemy. Więc ja po blisko 10 latach spędzonych na emigracji, po nagraniu setek filmów, właściwie może nawet ponad kilka tysięcy, przestało mi się chcieć nagrywać, bo nie ma sensu ciągle nagrywać tego samego, trzeba wyciągnąć wnioski. Państwo polskie nie istnieje, istnieje tylko teoretycznie. Państwo polskie trzeba odbudować. Mówił tutaj dzisiaj też przedmówca, że za własne pieniądze kilka osób odbudowało, nie wiem, o czym była mowa dzisiaj, o porcie w Gdyni czy w dwudziestolecie międzywojennym, tak? Tak, ale Zamek Królewski to jest po drugiej, bo ja mówię, co się stało po pierwszej wojnie światowej, gdzie emigracja wróciła, prawda, z Ameryki Południowej, głównie za własne pieniądze, których przywieźli więcej niż reparacje wojenne, potrafili zbudować Polskę i Polska by się rozwijała, gdyby nie zamach, prawda, bandyty z Sulejówka, ale to jest inna już i nie będę kolejnego wątku rozwijał. Po co jest akcja wyborcza Polonii? Akcja wyborcza Polonii jest po to, żeby w drodze jak to się nazywa, prawyborów wyłonić kandydata. Dlaczego my dzisiaj nie mówimy o tym, że chcemy mieć swojego kandydata na prezydenta? Ich jest kilkunastu. Ja przyjmuję listy kandydatów. Przyjąłem już 12 osób. Ja może nawet nie mam przy sobie telefonu. Przywołam z pamięci. Znaczy, za chwileczkę przeczytam jednak z telefonu te osoby. Chodzi o to, że prawybory dają nam możliwość dyskutowania, na kogo chcemy zagłosować, a na kogo nie. Dlatego, że w Polsce nie ma żadnego kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej w chwili obecnej. Nie ma żadnego polskiego kandydata z tych, co się pojawiają, prawda? Mamy tutaj Morawieckiego, który wprowadził Zielony Ład, a teraz będzie ten ład protestował, prawda? Przecież to jest robienie z nas idiotów, nie? To tego sobie w tym gronie, mam nadzieję, nie musimy tłumaczyć, więc nie mamy.
A ja każdego kandydata wypromuję. Nawet jak ich będzie 20, to ja o każdym zrobię film, filmy, filmiki i przekazy medialne, tylko po to, żebyśmy dyskutowali o tym, że tylko po to, żebyśmy dyskutowali, który jest lepszy. Ale wszyscy będą polscy. Wszyscy będą mieli polski interes, prawda? To jest ich wspólna cecha. Tak jak... korzenie. No i korzenie, tak? To właśnie tutaj chodzi. Zwróćcie uwagę, jakie mieliśmy partie polityczne po I wojnie światowej. Były różne partie, ale wszystkie były polskie. Byli rolnicy, byli socjaliści, byli robotnicy, ale wszyscy byli Polakami, tak? Dokładnie, ale wszystkie partie były polskie. Dzisiaj takiej partii polskiej nie mamy. I teraz co ja chciałem powiedzieć. Obserwuję, w jaki sposób Polonia jest niszczona na emigracji od 10 lat. W Waszyngtonie kilka lat temu byłem na konferencji, największej konferencji zorganizowanej przez Polaków w National Press Club w Waszyngtonie. To jest bardzo sławne miejsce. Tam przemawiali Martin Luther King, Kennedy i wszyscy prezydenci. Miałem okazję tam być na tej konferencji. O, chyba tutaj nawet jestem z Edwardem Wrightem. Jest mój wywiad tutaj na dole widać. Miał milionowe wyświetlenia na temat polskiej historii, zamknęli mu kanały na YouTubie. Mój przyjaciel, dlaczego Amerykanin wie więcej o polskiej historii niż sami Polacy? I teraz do czego zmierzam? Po spotkaniu w National Press Club zostajemy zaproszeni do ambasady RP w Waszyngtonie. Jestem wśród zaproszonych. Przecież ja jestem na czarnej liście. Pytam organizatorów, czy ja tam jestem na pewno zaproszony. Zaraz sprawdzimy. I po 10 minutach się okazało, że jestem zaproszony. Coś nowego. Idę na spotkanie do ambasady RP w Waszyngtonie. Z Polakami, z konferencji. Coś się zmieniło. Tylko jedna rzecz ważna. Tam nie było ambasadora i tam nie było władz. Tam były mury tylko. Została nam wynajęta sala bankietowa, żebyśmy się spotkali po tej konferencji. Tak? Ale z kim i po co? Tak? Nie było tam nikogo, żadnego w randze polityka. Dlaczego mam prawo mówić o akcji wyborczej Polonii? Po wojnie dyplomatycznej polsko-norweskiej sprawa się nie zakończyła, trwa już kilka lat. Skończyła się wydaleniem konsula RP z Norwegii do Polski, w czym miałem swój udział. Zostałem zaproszony przez ambasadę norweską w Warszawie na obchody stulecia relacji dyplomatycznych polsko-norweskich. Stulecie, to było w 19 roku. Na tym spotkaniu nie było nikogo w randze ministra, posła, sekretarza stanu, nie mówiąc o prezydencie. Ja tam byłem. Ja tam byłem i ambasador mi podziękował za to, że jestem. Gdzie jest państwo polskie? W Polsce mieszka 200 tysięcy Polaków. Oni tam zarabiają, wysyłają pieniądze. Gdzie są relacje polsko-norweskie? Są czy ich nie ma? Ja zrobiłem wszystko, żeby te relacje były. Więc jeśli uratowałem relacje polsko-norweskie, podziękowałem za wstawienie się za Polakami osobiście pani premier Norwegii Ernie Solberg, z którą nie powiem, że się przyjaźnimy, bo to by było za dużo, ale się znamy i się lubimy. Miałem okazję podziękować obecnemu premierowi Jonasowi Storowi również za to, że próbował na początku swojej kariery skupić Polaków, uwaga, wokół Caritasu. Premier partii robotniczej, Arbeit Partii, mówi o zjednoczeniu Polaków wokół Caritasu. To jest po prostu oni cenią Polaków. Więc w momencie, kiedy jestem w stanie reprezentować państwo polskie, będąc zwykłym imigrantem i mieszkając jak zwykły obywatel za granicą, to uważam, że teraz dołożę wszelkich starań, żeby nie doprowadzić w Polsce do wojny. A śmiem twierdzić, że sierpień w tym roku może być gorszy niż sierpień 1939 roku. Takie są fakty. I obym się pomylił. W 1939 roku w sierpniu ludzie opalali się na plaży i nie wiedzieli o tym, że za chwilę będzie wojna. Ja myślę, że dzisiaj żyjemy w gorszych czasach, a idioci, którzy nami rządzą, nie zasługują nawet na miano idiotów, bo byśmy obrazili idiotów. Naprawdę, powiedzmy to głośno, rządzą nami idioci. Debile. I ja się nie zgadzam na to, żeby oni mnie reprezentowali. Dlatego w swoim wystąpieniu do Władimira Putina, mówiąc w Polsce Włodzimierza Putina, powiedziałem, że Polska potrzebuje pokojowej współpracy, pokojowych relacji, pokojowej wymiany gospodarczej. I Polacy, ja tutaj zacytuję, jak at jubi zajawic ad imieni polskiego naroda, Liście nowo prawa swobodną wyrażać swoje mnienie, że to nie jeden Poliak dobrowolno nie pójdzie na wojnę z Rosji.
To są moje ostatnie słowa do prezydenta Federacji Rosyjskiej, które wysłałem oficjalnie do ambasady, załączając kopię listu do prezydenta Andrzeja Duty, premiera, kto jest teraz premierem? Tusk. Do Tuska, do ministra spraw zagranicznych i do episkopatu. Załączyłem tylko kopię do, bo do tych polityków listów pisać nie będę, bo szkoda czasu. Pisałem kiedyś, oni nigdy nie odpowiadają. I nie odpowiadają tylko, nie tylko mi, ale nie odpowiadają nikomu. Nikomu nigdy nie. To jest ich buta, arogancja, chamstwo i nie będę tego ten. Kiedy interesowałem się sprawą, byłem zaangażowany w ustawę S447. Byłem czterokrotnie w Stanach w tej sprawie. Byłem na Kapitolu z obecnym tutaj kolegą z Chicago, który zorganizował wtedy dwa autokary z Chicago. Krzysztof, tak? Krzysztof Wąż. Naprawdę, brawa. Bo ja poleciałem do Stanów z Norwegii, a kolega Krzysztof był na miejscu, więc gdyby on nie zorganizował ludzi, którzy by przyjechali do 400 biur kongresmenów Polonii Amerykańskiej, do 400 biur kongresmenów amerykańskich zapukała Polonia, wręczając takie pliki dokumentów, porobione ksero. To zorganizowali Polacy ze Stanów przy sabotażu, nie powiem, że to był już polski rząd, przy sabotażu oficjalnych przedstawicieli władz państwa polskiego. To są ci sami, którzy blokowali obronę pomnika Katyńskiego. Polacy walczyli o pomnik Katyński, władza RP sabotowała te działania. A Konfederacja to jest zupełnie... Tak, dokładnie. Oni temat ukradli. Tak. Tak. Dokładnie. Oni ukradli temat ustawy 447, a potem ten temat wyciszyli. I teraz w tych wszystkich wydarzeniach jest grupa ludzi, Polaków, którzy nie mogą się przebić z tym, co oni robią, bo nie mają tego, gdzie wyemitować. Ja mam kilkanaście swoich różnych platform w social media, ale wszystkie były albo są tak poblokowane, że szkoda po prostu trudu, żeby to teraz dalej się tym zajmować. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że byłem przez rok oficjalnie korespondentem telewizji Polonia z Norwegii, ale po roku zrezygnowałem. Ponieważ jeśli ja miałem nagrywać, że przyjeżdża do ambasady jakiś Kuchciński i to jest wydarzenie, prawda, które ja mam, to po co ja mam to nagrywać? Po co ja mam to nagrywać? A kiedy ja chciałem coś nagrać porządnego... Tak, ale nie chcieli brać ode mnie tego, co ja nagrywałem, a chcieli ode mnie coś, co było w ogóle nie ten. To po co takie? Więc ja się odciąłem od telewizji polskiej, w której wyemitowałem w swoim życiu naprawdę setki filmów. Po co? I ta telewizja się teraz zmieniła, ale jaka to jest zmiana? Nie wiem, ze złej na gorszą, bo to nie wiem, jak to nazwać, nie? Tam nie wiadomo, jaka to zmiana. No więc tutaj po tej krótkiej analizie jesteśmy przy akcji wyborczej Polonii. Akcja wyborcza Polonii jest ruchem i prawda nie będziemy robić żadnych oficjalnych listów, nie będziemy szukać członków w terenie, ponieważ cokolwiek zaczniemy robić, to i tak zostanie to jutro zniszczone. My tylko chcemy mieć swojego kandydata na prezydenta, którego w takiej dyskusji jak tutaj sobie znajdziemy, wypracujemy, zadamy mu pytania, sprawdzimy, czy są warci tego, co deklarują, a ja jako producent, jako dziennikarz, producent filmowy jestem w stanie zrobić o nich film promocyjny. Robiłem to kiedyś w życiu 20 lat temu za pieniądze, wsadzałem polityków do Parlamentu Europejskiego na różne funkcje. Dzisiaj, to znaczy parę lat wstecz, od czasu jak jestem na emigracji, nie zrobiłem o nikim, bo nikt nie jest tego wart, prawda? Z tych partii, które znamy z telewizji. Nie ma sensu nagrywać o kimś, kto ja nie wierzę, że to coś w ogóle da. Szkoda mojego czasu, prądu, prawda, kamery i tak dalej. Ale jak myśmy się tutaj spotkali, żeby pogadać, no to tutaj widzę. Ja tu widzę samych kandydatów na prezydentów, prawda? Także to powiedzmy sobie to szczerze. Tak. Także ja ogłaszam pierwszą inicjatywę, nazywa się Akcja Wyborcza Polonii i znajdę sobie kandydata na prezydenta, choćbym miał na niego sam zagłosować. Ale nie powiem, że nie byłem na wyborach, bo nie ma na kogo głosować. Ja sobie znajdę jednego i sam na niego zagłosuję, spełnię obowiązek i przynajmniej będę wiedział, na kogo zagłosowałem. Także tyle w skrócie. Polecam jutro Krzysztofa Tytko, inżyniera, który jest integralną częścią Akcji Wyborczej Polonii. On jako jedyny człowiek wytoczył sprawę Orlenowi. Słuchajcie, Orlenowi.
Dzisiaj mówimy o jakiejś fuzji Orlenu z Lotosem na kwotę 7 miliardów, a o wiele gorsza jest fuzja Orlenu z PGNiG, to jest kwota bilionów. O tym w telewizji już nie mówią. Tak, to ja już kończę, więc zapowiadam na jutro inżyniera Krzysztofa Tytko, który będzie kontynuował, ale chodzi o to, że gdyby nie było wokół mnie ludzi, którzy się zajmują konkretnymi sprawami i mają w tym osiągnięcia, to ja bym tutaj tego tak nie referował. W przypadku ustawy 447 byłem w Waszyngtonie, ale też na zaproszenie przyjaciół ze Stanów. Mogę powiedzieć, że jestem w tym ekspertem, ale więksi eksperci to są ci, co są w Stanach. I tak jest z wieloma różnymi aspektami. Więc jestem po to, żeby wszystkich pozbierać w jedno miejsce, usadzić, wypudrować, zrobić fotkę, billboard, zdjęcie czy coś i się będzie kręciło. Nie? Tylko ustalmy się, o czym chcemy mówić. Bardzo dziękuję.